Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pytanie w istocie dotyczy tego, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak minister spraw zagranicznych konkretnie reaguje na procesy osób cywilnych, które dotyczą ochrony dóbr osobistych przeciwko kłamstwu o polskich obozach śmierci czy o polskich obozach zagłady. Mamy kilka procesów w Polsce. Najgłośniejszy z nich to jest proces, który wytoczył pan Zbigniew Osewski koncernowi wydawniczemu Die Welt, ale także w ostatnich dniach mamy zawiadomienie adwokata Piotra Dubera, adwokata działającego w Niemczech, zawiadomienie do prokuratury niemieckiej przeciwko fałszywym i naruszającym ochronę dóbr Armii Krajowej i środowisk kombatanckich tezom zawartym w komentarzach do słynnego już i głośnego serialu emitowanego w telewizji niemieckiej. Nasze i niestety także bez jakichkolwiek komentarzy w telewizji polskiej. Chodzi nie o to, jak się Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogólnie ustosunkowuje do tych procesów, tylko o bardzo konkretne pytanie. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzielało konkretnej pomocy osobom, które wytoczyły powództwa w tej kwestii, pomocy doradczej, eksperckiej, informacyjnej w zakresie tłumaczeń dokumentów? Dlatego formułujemy to pytanie, dlatego iż są to w istocie procesy o ochronę dobrego imienia Polski, mają charakter publiczny, a nie prywatny. W związku z tym pytanie o konkretne zachowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o konkretną pomoc i o konkretne formy jest jak najbardziej na miejscu.